Witam Was w piropogadankach, których już dosyć dawno nie było Dzisiaj sobie powiem o trzech rzeczach związanych właśnie z moim kanałem Mianowicie może zacznijmy od nowej nazwy, która na razie nie będę jej zmieniał Po prostu w tym filmiku Wam ją pokażę, ją Wam powiem No i Wy ocenicie czy wolicie starą, czy wolicie tą Nazwa jest, nie ma co przedłużać i owijać bawełnę, jest taka Myślę, że dlatego właśnie zmieniam nazwę kanału, ponieważ dużo osób narzekało, że na Facebooku na privmi pisać, że nazwa jest dosyć długa, ta którą mam i ciężko ją znaleźć, jeśli ktoś mnie jeszcze nie subskrybuje. No i są właśnie z, są małe problemy z znalezieniem jej, jeśli nie ma się jej w subskrypcjach, więc ta nazwa jest krótsza. Myślę, że przemyślałem ją dosyć, no i myślę, że jakoś tak jest dosyć dobra, idealnie wpasuje się w tematykę kanału, ponieważ odkrywamy różne tajemnice pirotechniki w nim i w Discover to jest może jeszcze taka malutka aluzja do urbexu, czyli jednej serii, która odchodzi od głównej tematyki, czyli od piro na, mo na moim kanale właśnie. Więc piszcie w komentarzu, czy podoba się wam taka nazwa i czy chcecie ją u mnie na kanale. Myślę, że to nie jest zły pomysł, bo tamta, co już raz chciałem zmienić, to była strasznie do dupy kompletnie na temat, a, ale myślę, że ta już będzie dobra, już na pewno, jeśli na nią zmienię, to już nigdy nie będę już myślał nad nową nazwą, ponieważ ta jest wystarczająco dobra i oddaje bardzo dobrze tematykę i znaczenie mojego kanału. Dalsza sprawa to jest reflinki i zarabianie na YouTubie właśnie, zarabianie na YouTubie aktualnie nie mam włączonego i nie, nie, w ogóle go nie włączałem, ponieważ uważam to za bezsensowne, ja nie nagrywam tego, żeby zrobić pieniądze czy coś w tym stylu, chociaż mam naprawdę mały budżet na fajerwerki i chciałbym, żeby mieć więcej pieniędzy na to. No ale przy takiej ilości subskrypcji jak na razie mam myślę, że to by były i tak yy, sprawy kilkudziesięciu złotych, myślę maksymalnie tak do roku, tyle by z tego było. I właśnie, możliwe, że w, w zadanie długo w najbliższej przyszłości zamierzam włączyć zarabianie na YouTubie. I ktoś mówi, pyro, ale ty jesteś gnój, ty wszystko dla hajsu robisz i tak dalej i tak dalej. Nie. Właśnie, ze wszystkich pieniędzy, jak, jak, jeżeli cokolwiek przyjdzie mi z YouTube, jeśli jak włączę już to na YouTube, idzie dla Was na konkurs. Na konkurs, taka właśnie jest mała zapowiedź: konkursu, na jakieś specjalne, może na 1000 subskrypcji, może na 1500, jeśli kiedykolwiek uda mi się tylu dobić. Ale konkurs będzie na pewno i na pewno tych pieniędzy nie będzie dla mnie. A konkurs już chciałem wam bardzo długo zrobić, ale niestety ja na to środków nie miałem do tej pory. I jeszcze, co się tyczy reflinków, to one i tak prawie co nic daje, nie dają pieniędzy. Myślę, że sum, kwotę, którą mogę wypłacić w ogóle z tych reflinków, uzyskam pewnie po kilku miesiącach dopiero. No ale nic, jak chce, możecie klikać, na pewno będzie to miłe. I oczywiście z refinków też pieniądze na konkurs dla Was będą, bo to właśnie na tym bardzo mi zależało. No i co tyle, chyba już powiedziałem wszystko, co chciałem, więc nie, nie, nie zarabiam na Was i, i w ogóle na razie nie mam włącznego zarabiania na YouTube, więc nie myślcie, że ciągnę z Was hajs za to, że jesteście moimi widzami. No, ale to zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że. To już wszystko wyczerpałem na temat dzisiejszych piro pogadanie, których dosyć dawno nie było. No i dzisiaj był dosyć długi ten odcinek, bo dużo było do gadania. No i wkrótce, już następne filmiki. I nie zapomnijcie napisać właśnie w komentarzu. Co myślicie o tej nazwie? Czy wolicie starą? Czy może chcecie to, lub coś dodać do tej nazwy? Ponieważ oczywiście mogę zmienić. Jeśli byście na przykład coś chcieli dodać, to wszystkich sugestii wysłucham. No i jeśli, jeszcze was bardzo proszę o udostępnienie mojego, moich filmików i kanału, ponieważ to bardzo mi pomoże w rozwoju mojego kanału i będę za każde udostępnienie bardzo wdzięczny. A tak naprawdę chyba do tej pory. Niecałe 10 osób udostępniło cokolwiek z mojego kanału, to dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się już do następnych testów, filmików i innych cudów na moim kanale.